Witajcie moi kochani, kolejny dzień z Bogiem rozpoczynamy. Zapraszam Was na parę chwil spotkania z Panem Bogiem. Tym razem otworzymy sobie Księgę Powtórzonego Prawa. To jest taka księga, do której rzadko sięgam, nie wiem dlaczego, ale jestem bardzo wiele ciekawych rzeczy. Cały ten etap w historii Izraela, kiedy wchodzili do Ziemi Obiecanej i kiedy były potrzebne pewne prawa, ale również ustanowienie relacji między Bogiem a swoim ludem. Wszystkie wskazania, objawienie Bożego serca tym, jaki Bóg jest i w jaki sposób chce prowadzić swój lud, jest nadal aktualne dla nas chrześcijan, którzy również podążamy do swojej Ziemi Obiecanej. Naszą Ziemią Obiecaną jest Jezus i Jego Królestwo. I wierzę, że Bóg pragnie, żebyśmy już w nią wkraczali przez wiarę, nie oczekiwali, aż dopiero Jezus przyjdzie po raz drugi i wszystko będzie odnowione, chociaż to jest wielkim naszym oczekiwaniem i pragnieniem, ale równocześnie jakby Bóg mówi do nas, już teraz są dostępne rzeczy, z których nie korzystasz. Dlatego właśnie przeczytamy fragment z 7 rozdziału od 17 do 21. Jeśli powiesz sobie, narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołem ich wytępić. Nie lękaj się ich. Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg Twój, Faraonowi i wszystkim Egipcjanom. Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały Twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził Cię Pan, Bóg Twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg Twój, wszystkim narodom, których Ty się lękasz. Nadto jeszcze Pan, Bóg Twój, będzie zsyłał na ich szerszenie, aż reszta, która się przed Wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg Twój, jest pośród Ciebie, Bóg wielki i groźny. Bóg tutaj w wielu słowach przypomina Izraelitom o tym, że jest wielki, że jest groźny, że jest potężny, że może wszystko. I skoro działo w przeszłości, to też będzie działo w przyszłości. I powiem Wam, że to jest cały czas aktualne dla nas. Bez względu na to, jak wiele żeśmy już cudów doświadczyli od Boga, cały czas musimy przypominać sobie o tym, że On jest, że On działa, że jest dobry, że jest potężny, że to, co nas czeka w przyszłości i te różne zmagania, próby, wyzwania, nie są większe niż nasz Bóg. I dlatego musimy wracać pamięcią do tych momentów, kiedy On nam pomagał, kiedy nam błogosławił, kiedy doświadczyliśmy od Niego cudów i przełomów. Tutaj Bóg wspomina o tym, że możesz tak sobie myśleć, możesz sobie tak powiedzieć, że te narody są liczniejsze ode mnie, nie zdołam ich wytępić. Bóg tutaj jakby uchwytuje tą myśl tą w naszym sercu, która się pojawia, że my mamy takie tendencje do porównywania się i do takiego negatywnego porównywania się, czyli inni są szczęśliwsi, innym to się powodzi, innym to Bóg błogosławi. Oni mają lepsze życie niż ja. Moi wrogowie są liczniejsi. Ja nigdy nie zdołam ich pokonać. I Bóg jakby czuje to bardzo mocno i On widzi te myśli w naszych głowach i mówi, nie, nie myśl w ten sposób. Nie porównuj się i nie myśl, że Twoi wrogowie są silniejsi. Nie lękaj się ich. Pamiętaj, co uczynił Twój Pan. Musisz przypomnieć sobie, że z Tobą jest Bóg, który potrafi zrobić wszystko. To nie jest tak, że Biblia jest jedynie księgą historyczną, kiedy czytamy o tych różnych zwycięstwach, które Bóg dokonywał, cudach, znakach, to są rzeczy, które się kiedyś wydarzyły. Wydarzyły się w życiu innych ludzi, innych narodów i to mnie nie dotyczy. Kiedy otwieramy Słowo Boże i z wiarą je czytamy, to Duch Święty do nas mówi, tak samo będzie w Twoim życiu. W identyczny sposób Bóg zadziała w Twoim życiu. On jest tak samo dobry dla Ciebie. Był dobry dla innych, będzie też dobry dla Ciebie, ponieważ z Tobą zawarł przymierze, ponieważ Ty zawarłeś z Nim przymierze przez krew Jezusa Chrystusa. I tak jak Izraelici, ale w sumie jeszcze wcześniej Abraham zawarł przymierze z Bogiem. Abraham, który nie był Izraelitą, który nie był z tego narodu wybranego, a z drugiej strony był wybrańcem Boga, wskazuje na to, że każdy, kto wierzy, bez względu na to, czy należy do jakiegoś narodu, czy nie należy, czy urodził się w takiej rodzinie, czy w innej, czy jest w takim kościele, czy też w innym, każdy, kto wierzy i chwyta się z wiarą Boga,
jest Bożym wybrańcem, jest namaszczony do tego, by doświadczać Boga, by doświadczać Jego błogosławieństw, żeby iść do przodu i żeby zwyciężać. Dlatego, kochani, te wersety bardzo Was proszę. Nie wiem, jak często otwieracie Biblię, kiedy ze mną spędzacie ten czas. Wiem, że ja tutaj trochę ułatwiam, bo czytam i jeszcze wyświetlam te słowa z Biblii, ale to jest bardzo ważne, żebyście mieli swoje Biblię. Swoje papierowe Biblię. I otwierali je. I podkreślali wersety, które dotykają waszego serca i robili sobie notatki. I znali te fragmenty, mieli je jakby pod ręką, wiedzieli, gdzie one są, żebyście sięgali do nich. Ponieważ my wtedy je jak gdyby przyswajamy jako swoje. Przyswajać oznacza czynić swoim. Czynić swoim. To już nie są jakieś tam słowa przez kogoś tam napisane, gdzieś tam w internecie wiszące, ale to stają się nasze słowa, słowa skierowane do nas. Słowa, które wypowiada Bóg do nas, które myśmy wzięli i przyswoili, zaadoptowali, przyjęli do swojej rodziny, do swojego serca, wchłonęli je w swój krwioobieg, także stają się częścią naszego życia. To jest bardzo ważne. Dlatego sama teraz też na przykład korzystam z Biblii internetowej, łatwiej mi jest z telefonu czytać pewne rzeczy, ale mam swoje papierowe Biblie, które włożę wszędzie, gdziekolwiek jeżdżę na różne usługi, słowem, konferencje i czytam z papierowej Biblii, bo wierzę w to, że jest to ważny element naszego takiego życia, chociażby też w ciele, kiedy dotykamy pewnych przedmiotów, kiedy stykamy się z tym słowem fizycznie, również fizycznie, to staje się bardziej częścią nas, naszego stylu życia. Nie jest to tylko gdzieś tam w chmurze zawieszone, gdzieś tam w przestrzeni duchowej, chociaż oczywiście te wszystkie głębokie rzeczy dzieją się w przestrzeni duchowej, ale one muszą być też powiązane z różnymi czynnościami wykonywanymi w ciele. W ciele, że my chwytamy tą Biblię, że my ją otwieramy, że my ją wertujemy, że my ją dotykamy, że my tam podkreślamy, robimy notatki i czynimy to słowo częścią naszego życia. Nie bój się, nie drżyj przed nimi, bez względu na to, jakie masz teraz wyzwania, kim są twoi wrogowie, nie wiem, czy to jest choroba, czy to jest rozwód, czy to jest jakaś kłótnia, poróżnienie, w relacjach międzyludzkich, czy to są jakieś długi, brak pracy, brak dziecka, nie wiem, co jest twoim wrogiem, co czyni ciebie takim zagrożonym, trzyma cię w poczuciu zagrożenia, tego, że boisz się, że będzie tak już zawsze, ale Bóg do ciebie mówi, nie lękaj się ich, nie bój się ich, nie myśl, że są potężniejsi niż ty. Na pewno nie są potężniejsi niż ja, a ty stoisz po mojej stronie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie. Bóg wielki i groźny. On jest tutaj pośród nas. Będziemy teraz modlić się o to, żeby te giganty, te olbrzymy zostały pokonane. Duchu Święty, ja zapraszam Ciebie do naszego życia. Chcemy być po Twojej stronie, waleczni, ugruntowani, mocni w Twoim Słowie, mocni w Twoim świecie, napełnieni Twoim Słowem, wierzący w to, że Ty możesz wszystko. I wszystko jest możliwe też dla wierzącego, dla tego, który wierzy, że Bóg jest, że Bóg jest dobry i Bóg mi pomoże. Bóg działał w przeszłości, będzie działał też w przyszłości. I teraz ogłaszam, że te wszystkie olbrzymy zostaną pokonane i ugną swoje kolana przed imieniem Jezus. A my nie będziemy płakać, nie będziemy się lękać, nie będziemy drżeć, będziemy iść do przodu i ogłaszać zwycięstwo w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, zapraszam Was do modlitwy w komentarzu. To też jest takie miejsce, gdzie możemy modlić o siebie nawzajem. Taką dobrą praktyką podczas środowych live'ów moich o godzinie 20, które nazwałam Góra Modlitwy, gdzie modlimy się o uzdrowienie. Wydaje mi się, że nauczyłam już, że tak powiem, widzów i uczestników tego, że nie tylko ja się modlę, ale modlimy się wszyscy, modlimy się o siebie nawzajem. Bo to nie jest ważne, kto wypowiada słowa modlitwy, ale ważne jest, czy jest to czynione z wiarą. Dlatego zachęcam Was tutaj w komentarzu, jeżeli są takie olbrzymy do pokonania, przed którymi się jeszcze lękasz, to napisz to. Napisz słowa swojej modlitwy pełnej wiary i też zachęcam Cię, żebyś modlił się o innych, żebyś skomentował komentarz kogoś innego. Pomógł, wsparł
swoją siłą i wiarą to trudne położenie, w którym może znajdować się twój bliźni, który teraz jest właśnie na placu boju. Dlatego módlmy się razem w komentarzach i też módlmy się o siebie nawzajem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Panem Bogiem. Pa, pa.